Sam masaż tkanek głębokich, jakby trudno jest powiedzieć, skąd pochodzi jako tako, czyli kto stworzył nazwę, do tego nigdy mi się nie udało dotrzeć. Kto stworzył nazwę, teraz ona jest używana wszem i wobec do wszystkiego, czyli nieważne jak robione, byle jak robione, na oliwie, bez oliwy, według pewnych zasad, według innych zasad. I to jest wszystko nazywane masażem tkanek głębokich. Grunt to użyć pięści, już jest masaż tkanek głębokich. Natomiast jak ktoś bardzo wnikliwie przygląda się masażowi klasycznemu, to i w masażu klasycznym używa się łokcia, pięści i nikt tego nie nazywa masażem głębokim. Inny sposób podejścia do tkanek jest. Natomiast tutaj w masażu tkanek głębokich, podobnie jak w rozluźnianiu mięśniowo-powięziowym, tutaj też już o tym mówiliśmy, są to tutaj jakby nazwy, które przypinane są do wielu różnych rzeczy, które tym nie są, więc można by było się pokusić o stwierdzenie, że dla nas, przynajmniej dla mnie, masaż tkanek głębokich, ten, o którym ja myślę, to jest według Arta Rixa, tak w dużym skrócie. Chociaż to wiele podejść i rzeczy się będzie różniło, z racji tego, że on jest rolferem, a ja fizjoterapeutą. To już jest troszkę różnicy, które też myślę, że tu doświadczamy na kursie, że tam nie zwraca się uwagi na zakres ruchu, nie jest to istotne, bardziej ocena postawy ciała, czy ewentualnie ocena chodu. Natomiast to, co my tutaj możemy sobie dołączyć i niektórzy to świetnie jeszcze zrobią, jeżeli interesują się różnymi formami ruchu, to wykorzystają różne testy sprawnościowe z innych metod, żeby ocenić, gdzie jest ruchu za dużo, gdzie za mało, gdzie jest za dużo napięcia, gdzie skrócenia i tak dalej. Witam Was bardzo serdecznie i myślę, że po wstępie już wiecie, o co chodzi, ponieważ chciałem Wam powiedzieć o kursie masażu tkanek głębokich, na którym byłem już jakiś czas temu. Był to kurs zorganizowany przez Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii w Poznaniu, a prowadzącym był dr Marcin Wytrążek, którego myślę, że większość z Was kojarzy, ponieważ jeśli chodzi o koncepcję masażu tkanek głębokich, to jest on osobą raczej rozpoznawalną. Na kurs wybrałem się specjalnie do Poznania. Trwał on od czwartku do niedzieli. Było to 40 godzin nauki pracy z ciałem przy koncepcji, poprzez koncepcję masażu tkanek głębokich. Był to mój drugi kurs masażu tkanek głębokich, a ogólnie sam tym sposobem pracy pracuję od 2 lat mniej więcej. I muszę powiedzieć, że kurs był kompletnie inny niż ten, na którym byłem wcześniej. Nie mogę powiedzieć, czy on był gorszy czy lepszy, ponieważ nie wiem sam. Był on po prostu inny i cieszę się, że mogłem poznać jakby sposób podejścia 2 różnych, bardzo dobrych terapeutów. Dzięki temu myślę, że mój warsztat też się trochę poprawił i mam troszkę szersze spojrzenie na ten masaż. Dlatego ogólnie polecam Wam, jeżeli jesteście zwolennikami jakiejś konkretnej metody i możecie sobie na to pozwolić, to wypadałoby fajnie byłoby iść sobie właśnie na te kursy do różnych osób i zobaczyć, jak one to prowadzą, ponieważ mimo, że jakby koncepcja jest bardzo podobna i opiera się tak naprawdę na tych samych chwytach, bo masaż tkanek głębokich jest dość ubogi, jeśli chodzi o narzędzia pracy, to na pewno rozwiniecie się poprzez to. Nawracając do samego kursu, w ramach skryptu dostaliśmy taką książkę, są to materiały pomocnicze do ćwiczeń, masaż tkanek głębokich, doktora Marcina Wytrążka, czyli prowadzącego tego kursu. Książkę na pewno warto kupić, nawet jeżeli nie jesteście na kursie. Jest to książeczka z filmem DVD. Być może nie nauczycie się masażu tkanek głębokich poprzez czytanie książki, oglądanie płyty, ponieważ wypadałoby to poczuć. Masażyści też jakby nie wiedzą, na czym polega ta praca, ponieważ jest to kompletnie inny rodzaj pracy niż na przykład masaż klasyczny. Dlatego wypadałoby wybrać się na ten kurs. W ogóle sam masaż tkanek głębokich jest taką formą pracy, którą wydaje mi się, że powinien znać każdy masażysta i każdy fizjoterapeuta, który ma do czynienia pracy, który jakby pracuje manualnie, ponieważ mimo, bez względu na to, czy pracujecie z osobami dorosłymi, czy dziećmi, czy w ortopedii, w neurologii, to na pewno znajdziecie zastosowanie tych chwytów, których nauczycie się właśnie na takim kursie. Jeśli chodzi o takie szczegóły dotyczące kursu, to warto wspomnieć, że organizowane są w niedużych grupach, maksymalnie 20 osób. Fajna też była sala, w której pracowaliśmy, sporo miejsca, klimatyzacja, więc tutaj duży plus za takie przygotowanie do tego kursu techniczne. Tak jak wspomniałem wcześniej, masaż tkanek głębokich jest metodą, na którą warto zwrócić uwagę, ze względu na to, gdzie pracujecie i z kim pracujecie. Ja ogólnie jestem dużym zwolennikiem, co możecie zauważyć, ponieważ często o tym mówię, piszę i
filmy, które właśnie zacząłem tworzyć od niedawna, to też bardzo dużo opierały się na koncepcji masażu kanek głębokich. Dla zwolenników osób, które jakby zbierają dyplomiki, to po kursie oczywiście dostajecie certyfikat i wzór i dyplom na wzorze Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, czyli coś, nie wiem, być może dzięki czemu łatwiej znajdziecie pracę albo będziecie mogli powiesić sobie w gabinecie na ścianie. Na kursie udało mi się także wspólnie z doktorem Marcinem nagrać bardzo merytoryczny materiał dotyczący pracy na rotatorach zewnętrznych stawu jądrowego i możecie go sobie zerknąć, tutaj obejrzeć. Wypadałoby też, jakby będziecie mieli porównanie, jak wygląda atmosfera w tym kursie. A jest fajnie. To było tyle, jeśli chodzi o kurs masażu kanek głębokich. Mam nadzieję, że trochę przybliżyłem Wam, jak wygląda kurs właśnie organizowany przez Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii na czele z doktorem Marcinem. I oczywiście zachęcam Was do śledzenia tego kanału, subskrybowania go na YouTubie oraz zaglądania czasami na blog www.projektmasaż.pl. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.